Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj szczególny dzień, bo nie będę Was tylko zabierać w podróż w czasie, ale nawet wystrzelimy w kosmos. A co? Możemy przecież, prawda? Bo dzisiaj będziemy mówić o bohaterce Związku Radzieckiego. Taki tytuł otrzymała. Gwiazdą show biznesu też jest, bez wątpienia, śpiewano o niej w końcu piosenki. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie podniebna miss. No i zanim zaczniecie hejtować moje wykonanie, to pamiętajcie, że Filipinki robiły to lepiej, ja wiem. Ale nie mogłam się powstrzymać, bo Walentyna rozpala moją wyobraźnię, podobnie jak rozpalała wyobraźnię wielu twórców. Pisarzy, artystów z krajów demokracji ludowej. Kiedy wróciła ze swojej kosmicznej podróży, noszono ją na rękach w zakładach pracy. Była prawdziwą gwiazdą. Przyjmowano ją chyba z większymi honorami niż znane międzynarodowo aktorki czy wokalistki. Rosji na pewno była większą gwiazdą niż Marilyn Monroe. A jej historia wydaje się wręcz niemożliwa, bo ile wiecie, że była Walentyna, która była pierwszą kobietą w kosmosie, to czy zdajecie sobie sprawę, że wcześniej nie miała z kosmosem naprawdę nic wspólnego i mogła być przykładem na to, że marzenia naprawdę się spełniają, a o niektórych rzeczach po prostu wystarczy marzyć, by się wydarzyły. I choć na pewno wysłanie Walentyny w kosmos było pewnym elementem rywalizacji między Ameryką a Rosją i tutaj Rosja wygrała w pewnym sensie, to jednocześnie spełniając taki podręcznikowy American Dream. No bo przecież to Amerykanie nas przekonują, że chcieć to móc i możesz osiągnąć wszystko, jeśli tylko zamarzysz. Ja jako dziecko chyba wychowałam się na amerykańskich filmach, bo faktycznie w to wierzyłam. Dużo uważam, że jest w tym prawdy, aczkolwiek życie pokazuje, że no, jeszcze trochę trzeba faktycznie mieć szczęścia, trochę się musi rzeczy poskładać i w przypadku Walentyny tak było, ale naprawdę ta historia to nie jest tylko to, że wysłano kosmonautkę w kosmos i wróciła. Tutaj jest naprawdę mega ciekawa historia dotycząca jej życia przed, w trakcie i po, więc gwarantuję Wam, że dzisiaj będzie bardzo interesująco. Nie możecie wręcz tego przegapić, więc liczę, że będziecie ze mną do samego końca. A jak się Wam spodoba, to nawet wciśniecie subskrypcję i dzwoneczek. Co Wy na to? Tak się umówmy. A na koniec dacie mi w komentarzach znać, czy faktycznie było tak ciekawie, jak Rodak obiecywała. Więc zaczynajmy, nie przedłużajmy. Zapraszam! Walentyna Tierieszkowa urodziła się 6 marca 1937 roku w zapyziałej rosyjskiej wsi Maslenikowo. Po ukończeniu szkoły pracowała w różnych fabrykach, ale co było dla niej zupełnie naturalne, podobnie jak jej matka, została włókniarką. Rodzina od dłuższego czasu już działała bez ojca, ponieważ niestety podczas II wojny światowej został wcielony do Armii Czerwonej i zginął na froncie fińskim, a wcześniej był traktorzystą. I dziś wydaje się, że startu w życie nie miała zbyt dobrego, lecz później okaże się, że to był jeden z elementów, który pozwolił jej osiągnąć tak spektakularny sukces. Bo właśnie to, że była córką włókniarki i traktorzysty, pozwoliło jej na to, by jej losy potoczyły się właśnie, tak jak już Wam we wstępie wspomniałam, iście amerykańsko. Ale nie tylko zbieg okoliczności miał tutaj na to wpływ, bo trzeba przyznać, że Walentyna była naprawdę ambitną dziewczyną. Mimo że pracowała, uczyła się dalej. Zaocznie skończyła technikum włókiennicze, ale miała też swoje pasje i mimo wszystko postanowiła je realizować, choć jeszcze wtedy nie mogła przypuszczać, że przyniosą jej aż tak duże profity. Wstąpiła do Komsomołu, komunistycznej organizacji młodzieżowej, której oddała całe swoje serce, bo już wcześniej miała dość nietypową jak na włókniarkę pasję. Amatorsko ćwiczyła skoki spadochronowe. I zresztą musiała się o to bardzo spierać z matką w domu, która uważała to za jakąś dziwną fanaberię, na dodatek męskie hobby i próbowała zamykać ją w domu, ale Walentyny nie dało się zamknąć ani powstrzymać. W miejscowym aeroklubie udało jej się oddać w sumie 126 skoków. Ale to jej nie wystarczało. Przyklejona wręcz do telewizora jak glonojad śledziła, kiedy w 1961 roku Jurij Gagarin wyleciał pierwszy raz w kosmos. Była tym tak przejęta, że wręcz nie mogła o tym zapomnieć i postanowiła dać upust swojej fascynacji, pisząc list, który wysłała do dowództwa radzieckich wojsk lotniczych.
w którym napisała, że ma nadzieję, że również kiedyś kobieta pojawi się w kosmosie, a na dodatek miała trochę tupeciku, bo napisała, że ma nadzieję, że będzie to ona. Chociaż jak widzicie, poza tym, że mówiąc kolokwialnie jarała się skakaniem ze spadochronem, żadnych predyspozycji ani przygotowania w tym momencie, kiedy pisała ten list, nie miała. Ale stało się coś niesamowitego. List dotarł tam, gdzie miał, nigdzie po drodze nie zginął, żadna sekretarka go nie wyrzuciła, tylko dotarł do odpowiednich osób i zwrócił uwagę komisji wybierającej przyszłych kosmonautów. Oczywiście pomogło jej również to, że była zaprzysięgłą komunistką. Wszystko się więc składało w całość. Faktycznie planowano wysłać kobietę w kosmos. Po drugie, miała mieć od 20 do 30 lat. Tutaj to się jak najbardziej zgadzało. Musiała mieć też minimum 170 cm wzrostu i nie więcej niż 70 kg wagi. Postanowiono więc wrzucić Walentynę do tak zwanego sita selekcji, przez które przeszło 400 kandydatek. Ostatecznie do wielkiego finału zakwalifikowano 5. Te właśnie 5 pań miało już szansę przygotować się do lotu w kosmos, przeszły różne zadania, między innymi musiały nauczyć się przebywać w samotności, miały treningi przeciążeń, dodatkowe ponad 100 skoków ze spadochronem, a także uczyły się prowadzenia śmigłowca. I mówi się o tym, że faktycznie Walentyna nie była najlepszą z tych 5 kandydatek. Były dziewczyny, które lepiej realizowały swoje zadania, a na dodatek miały, że tak powiem, z domu lepsze przygotowanie. Ponoć Walentyna pokonała kobietę, która była pilotem, inżynierem i absolwentką, podobnie jak jej ojciec, Moskiewskiego Instytutu Lotniczego. Na dodatek była doktorantką z budowy silników lotniczych. Jednak gdyby wysłać ją w kosmos, czym można by się chwalić? Że wysłało się właśnie kogoś, kogo ojciec już miał predyspozycje, znajomości i tak dalej? Nie. Właśnie trzeba było pokazać ludowi ZSRR, że każdy może osiągać marzenia, że w ZSRR panuje równość. Jeżeli włókniarka, córka traktorzysty zapragnęła polecieć w kosmos, to będzie w stanie polecieć w kosmos. Była więc idealną kandydatką z propagandowego punktu widzenia. Potrafiła wyrecytować hasła, które miała wyrecytować zawsze, kiedy to było potrzebne. Na dodatek powiem Wam, że sami się przekonacie w dalszej części tej historii, jak dużo była w stanie zrobić dla władz ZSRR i ku chwale ojczyzny oczywiście. Poza tym przekonywano, że świetnie ją przygotowano, chociaż nie mówiono, że w zasadzie te umiejętności nie były do końca potrzebne. Oczywiście w sytuacji kryzysowej dobrze byłoby, żeby osoba, która jednak zostanie w ten kosmos wystrzelona, wiedziała co i jak. Jednak tak naprawdę kapsuła, w której leciała, była głównie sterowana z Ziemi. 16 czerwca 1963 roku Walentyna wyruszyła w kosmos. Okrążyła Ziemię w sumie 48 razy. Tutaj są różne wersje co do przebiegu jej wizyty w kosmosie. Mniej więcej postaram się Wam opowiedzieć obiektywnie, jak to było przedstawiane przez różne media. We wszystkich jednak przejawia się to, że podobno po wystrzeleniu nasza kosmonautka napędziła obsłudze bardzo dużego stracha, ponieważ według jednych źródeł zaczęła potwornie panikować i nie wiadomo było, czy ona w ogóle da radę i czy tam nie zaświruje, mówiąc brzydko. Chciała natychmiast wracać, po prostu bardzo źle się czuła. Inni mówią, że po prostu nie było z nią kontaktu, a to dlatego, że po prostu poprzez ciśnienie spadła jej wydolność do kilkunastu procent i faktycznie przez pierwsze kilkanaście minut miała drzemać sobie słodko. Potem tłumaczyła, że była okropnie zmęczona. Jednak oficjalnie jej pierwsze słowa miały brzmieć tak. To ja, Mewa, wszystko dobrze. Widzę horyzont, niebieskie niebo z ciemną linią. Ziemia jest przepiękna, wszystko idzie zgodnie z planem. A zza sterów miała ciągle pozdrawiać partię rządzącą. Ale jedno jest pewne. Czy spała, czy pozdrawiała partię, źle się czuła. Zaraz po starcie miała zapaść w chorobę kosmiczną, która generalnie objawia się tym samym, co choroba morska. Czyli po prostu zwracała co tam w żołądku miała. Ale gdybyście chcieli oficjalnie się dowiedzieć, to ponoć miała mówić, że ma po prostu doskonałe samopoczucie. A ploteczki mówią, że właśnie wstyd jej było trochę, że zabrudziła kokpit, bo to taka ważna chwila, więc ponoć miała gdzieś tam zasiedzenie, wrzucać te nieczystości i starać się, żeby nic nie było widać. Kiedy już się wydawało, że to ostatnia prosta i wszelkie kłopoty uda się pokonać, przy lądowaniu okazało się, że kapsuła zamiast opadać unosi się. Miał być to błąd kosmonautki, przez który mogła zakończyć swoją misję tragicznie. Kiedy na statku w końcu włączył się prawidłowo tryb lądowania, Walentyna znowuż miała problem z katapultowaniem się.
Też niektórzy mówią, że zasnęła, inni, że po prostu jakoś wpadła w panikę i nie umiała tego zrobić, ale w końcu się udała. Kiedy dotarła na ziemię, była przerażona, że ląduje w wodzie i bała się, że się utopi. Kiedy już jednak wylądowała, najważniejsze dla niej było, żeby skrzętnie ukryć efekty swojej choroby, po drugie ukryć to, że przy lądowaniu rozwaliła sobie nos, ukryć to, że mało co nie utonęła, a także poprosić miejscowych, którzy ją znaleźli, o chleb z cebulą i smalcem. Szacun. Ale do tego wszystkiego, co się działo, przyznała się w jednym z wywiadów dopiero 44 lata później, bo tak to idealnie odegrała swoją rolę od początku do końca. Z małą jedną wtopą, ponieważ naukowcy byli ciekawi, ile tak zwanych tubek z jedzeniem sobie tam zje, a kiedy ona wylądowała i dostała ten chleb ze smalcem, to w zamian podziękowała tymi tubkami, no i nie wiadomo było, ile zjadła Walentyna, a ile zjedli ludzie, którzy ją znaleźli, bo wszyscy byli ciekawi, co ci kosmonauci jedzą. I oczywiście oficjalnie we wszystkich komunikatach wszystko przebiegło perfekcyjnie. No a jak wam powiedziałam we wstępie, potem były wizyty w zakładach pracy, owacje na stojąco, konfetti i wszystkie honory. Na wszystkich zdjęciach Walentyna siedzi wręcz obwieszona orderami, medalami, także aż nie wiadomo, ile jej to kilogramów dodawało. A te medale oczywiście otrzymywała z różnych powodów, ale po prostu jeden główny, nadrzędny był najważniejszy. Była bohaterką ZSRR, pierwszą kobietą w kosmosie. I na dodatek do dziś najmłodszą. Otrzymała order Lenina. Spotykała się ze znanymi, m.in. z Fidelem Castro czy Elżbietą II, Królowa Niebios, Miss Wszechświata, Nieustraszona Czajka, Kolumb w spódnicy, Córka Radzieckiego Narodu, pisały o niej gazety, no a Filipinki śpiewały, że to pierwsza w świecie podniebna Miss. Ale powiedziałam wam, że do dużych poświęceń Walentyna była gotowa, no to teraz dowód, bo przecież taka panienka nie mogła się zmarnować, mówiąc kolokwialnie. Musiała mieć też odpowiedniego męża, którego oczywiście wybrała jej partia. A że wolny był tylko jeden kosmonauta, no to na niego padło. Nie było nawet jak w TVN-ie ekspertów, co to każą bluzkę dziewczynie wąchać, czy jej będzie później kandydat odpowiadał, powiedzieć, czy chce wysokiego, niskiego, blondyna, rudego. Tutaj po prostu był wolny Andrii Nikołajew, no to miał zostać jej mężem. Gagarin był już niestety zajęty. Do ślubu doszło 3 listopada 1964 roku. Nie mogliśmy mu odmówić, nie mieliśmy śmiałości go urazić. Decyzję Chruszczowa komentował po latach wybranek Walentyny. A suknię ślubną podniebnej mis produkowały włókniarki z Łodzi, także w ten ślub Polska miała swój wkład. No i oczywiście była to biba stulecia, wielkie wydarzenie towarzyskie, wszyscy tam byli. A potem na świat wszedł owoc tego związku, dziewczyna. Media szybko ogłosiły, że jest pierwsze dziecko dwóch osób, które były w kosmosie. Córka kosmonautów później została lekarzem. No ale jak możecie przypuszczać, wspólne życie no nie układało się najlepiej, bo ile oni mogli opowiadać o tym kosmosie? W końcu to były dwie doby, kiedy Walentyna tam była, więc gdyby chciała naprawdę streścić każdą sekundę, biorąc pod uwagę, że większość czasu jednak wymiotowała, no to nie było za dużo czasu na te wspólne rozmowy i rozważania. W związku z tym, no, jakoś tak między nimi nie najlepiej się układało. Ale i tak długo ze sobą wytrzymali, biorąc pod uwagę, że zostali tak po prostu zeswatani. Rozwiedli się w 1982 roku. Ale nie podawano tego do publicznej wiadomości. Później Walentyna znowu wyszła za mąż, za dyrektora Centralnego Instytutu Ortopedii Urazowej, byłego naczelnego chirurga Armii Radzieckiej. Ale jeżeli wydaje wam się, że Walentyna na tym poprzestała w swoim życiu, to jesteście w błędzie. Była ambitną osobą przed tym, jak była w kosmosie i jest ambitna do dzisiaj. Zaczęła studiować. W 1969 roku ukończyła Wojskowy Instytut Lotnictwa jako inżynier kosmonauta, a 8 lat później obroniła tam pracę doktorską. Oczywiście zachęcano ją do partyjnej kariery i przekonać się dała. Zajmowała kilka stanowisk w radzieckim rządzie, została jedyną kobietą generałem w siłach zbrojnych. Natomiast cofniemy się jeszcze na chwilę do lat jej młodości, bo cały radziecki naród zamarł, kiedy w 1969 roku mało brakowało, a Walentyna zeszła bez tego świata. Padła bowiem przypadkowym celem zamachu. Tego dnia z kilkoma kosmonautami udawała się samolotem na spotkanie na Kremlu. Podczas podróży samochód został ostrzelany przez młodego żołnierza, który sądził, że to auto Breżniewa. Od kul zamachowca zginął kierowca. Jej nic się nie stało. Mąż również oberwał kulkę, ale wyszedł z tego. I choć w 1997 roku przeszła na emeryturę w randze generała lotnictwa,
przestała się udzielać medialnie, to jednak nie przestała marzyć o rozwijaniu się oraz o podniebnych podbojach. Podczas swoich 70. urodzin odwiedziła Putina i oświadczyła, że chciałaby polecieć na Marsa, nawet jeżeli miałaby być to podróż w jedną stronę. Stwierdziła, że gdyby poleciała, dowiedziałaby się, czy było tam jakieś życie, co sprawiło, że już go nie ma. No ciekawe, czy to by się tak udało od razu sprawdzić, no ale trzeba docenić jej chęci. A na dodatek wciąż jest aktywnym politykiem. W wyborach parlamentarnych w 2016 roku zajęła drugie miejsce z list Jednej Rosji i została posłem do Dumy Państwowej. W 2018 roku głosowała za podniesieniem wieku emerytalnego. Uważa bowiem, że ludzie dłużej żyją, kiedy pracują, a lenistwo sprawia, że nic już nam się nie chce nawet żyć. Jak widzicie, prawdziwy oryginał ta Walentyna. Faktycznie można ją śmiało nazwać podniebną Miss. I była to osoba wyjątkowa, mam wrażenie. Naprawdę ambitna dziewczyna. No przyznacie, że niewiele wiejskich dziewczyn, córek traktorzysty wpadłoby na to, że wypada im napisać list, że chciałyby polecieć w kosmos. Brzmi to niewiarygodnie. No przyznajcie, gdyby was się zapytała Walentyna w tym momencie, kiedy pisała ten list, czy faktycznie ma go wysłać, to co byście jej doradzili? Ja się z czystym sumieniem przyznaję, że chyba bym powiedziała, że raczej to bez sensu. No ale jak widzicie, nie ma co wyśmiewać ludzi. Mamy taką przypadłość narodową, że jak ktoś robi coś innego niż teoretycznie powinien, no to od razu go wyśmiewamy, że coś tam pod kopułką nie styka. A tu może się okazać, że ta osoba, której teoretycznie pod kopułką nie styka, potem ogląda kopułę ziemską i to z odległości kosmicznej na dodatek. Historia niesamowita. Nie wiadomo, czy to tylko w ZSRR takie się dzieją. Stany nas przekonują, że tak, ale nie wiem, czy tutaj Rosja akurat tym nie wygrała, tego American Dream już, jak wam na początku powiedziałam. No, jestem ciekawa, czy wiedzieliście, jak wyglądała naprawdę ta historia, kim była Walentyna, jak wyglądała jej droga w kosmos i jak wyglądało jej późniejsze życie. Oczywiście liczę na wasze komentarze, również te zabawne, bo pamiętajcie, widzicie, że dzisiejszy odcinek udowadnia, że nie ma głupich pomysłów, więc jeżeli wpadnie wam jakiś teoretycznie oczywisty pomysł na kolejny odcinek, to nie wstydźcie się pisać i ja bardzo chętnie z tych pomysłów skorzystam, z tych oryginalnych również, także zapraszam was również do oglądania kolejnych odcinków i widzimy się już niebawem. Dzięki, że byliście ze mną dzisiaj do samego końca, no i oczywiście dajcie znać łapkami w górę, komentarzami i subskrypcjami, czy było fajnie. Do zobaczenia. Pa, pa!